Witam dzisiaj o naturalnych źródłach kreatyny. I na początek ciekawostka. Jeśli spytamy kogoś, kto interesuje się odżywianiem, ćwiczy, zajmuje się jakoś suplementacją, dietetyką, to o kreatynie, kiedy mówimy, no to doskonale zdaje sobie sprawę, że te naturalne źródła kreatyny występują, że tamtą kreatynę człowiek niejako, można powiedzieć, ma z sobą od dziesiątków tysięcy lat. Ale taka zwykła osoba, nie interesująca się wcale tematem, kiedy ją spytamy o kreatynę, to co widzi przed sobą? Albo tabletki, tapsy, albo proszek, i dla niej ta kreatyna jest suplementem, można powiedzieć, niewystępującym w sposób naturalny wokół nas. Koniec ciekawostki. Przejdźmy do tych naturalnych, zwykłych źródeł kreatyny. Więc jeszcze jedno odejście. Pamiętajmy, że takie spożywanie tych ilości polecanych, tych 5 gram legendarnych kreatyny dziennie, bardzo ciężko to zrobić w sposób naturalny, tak spożywienia. Dlatego właśnie te suplementy są tak popularne. Ale idźmy dalej. Wróćmy do tematu. Naturalnie kreatyna występuje w mięsie, w rybach. Na przykład w 1 kg wieprzowiny mamy około 5 gramów, 5,1 grama kreatyny. Wołowina to 4,4 grama. Łosoś tyle samo. Tuńczyk 4 gramy. Więc żeby dostarczyć te już wspomniane popularne 5 gram, to trzeba by zjeść 1 kg mięsa codziennie. Czyli ilość całkiem spora. I wtedy niestety pojawiają się problemy innego typu. To mięso to nie sama kreatyna, to też inne substancje, produkty, i możemy, chcąc, dostarczając w sposób naturalny te 5 gramów kreatyny, niestety dostarczyć innych rzeczy w zbyt dużej ilości, w ilości, która już może naszemu organizmowi, delikatnie mówiąc, przeszkadzać. Czyli tak, jak najbardziej ta kreatyna w sposób naturalny występuje. Znajdziemy ją w mięsach, w rybach. I oczywiście, jako uzupełnienie, no, lubimy mięsa, lubimy ryby, jak najbardziej. Ale żeby otrzymać w sposób naturalny te 5 gram kreatyny, to jest coś bardzo, bardzo trudnego, często niemożliwego. Więc dlatego ta kreatyna jako suplement zdobyła tak dużą popularność, ponieważ o wiele łatwiej dostarczyć te kilka gramów kreatyny, czy to z tabletek, kapsułek, czy to po prostu z tego proszku, i o wiele smaczniejszy, no to teraz kreatyny naprawdę potrafią mieć świetny smak, czy też dodać do jakiegoś posiłku to wszystko, no albo przeboleć i wypić tę pół szklanki kreatyny, wody z kreatyną, ale to naturalne źródło oczywiście występuje, tylko że jest bardzo czymś trudnym, a często powodującym, że mogły pojawić by się problemy, ponieważ zjedzenie kilograma łososia świetnie dostarczy nam ponad 4 gramy kreatyny, ale nam też może dostarczyć całej masy innych substancji, które w zbyt dużych ilościach mogą już zacząć troszkę nam przeszkadzać. Troszkę mogą być szkodliwe, nawet tak można powiedzieć. Tak samo z tym kilogramem mięsa, czy też innych rzeczy. To nie jest takie proste. Dlatego oczywiście źródła naturalne, źródłami naturalnymi, przepraszam, już mi się język troszkę plącze, więc jedzmy to mięso, jedzmy te ryby, w takich ilościach, w jakich chcemy, tak jak trzeba przygotowanych. Tam jest nie tylko białko i kreatyna, ale cała masa innych fajnych rzeczy. Ale jeśli chcemy tej kreatyny odpowiednio dużą ilość i naprawdę wiemy, jak to zastosować, wiemy, że to będzie w sposób pozytywny na nas wpływać, nie bójmy się suplementów. Tych materiałów, badań o tych dotyczących kreatyny, no to chyba jest najwięcej na świecie. Chyba o niczym, żadnym suplemencie tak dużo się nie mówi, nie pisze, jak o kreatynie. No ja też na kanale też mam parę rzeczy o kreatynie. Więc naturalne źródła są mięso i ryby,
ale żeby z nich dostarczyć tą ilość, można powiedzieć, mocno wpływającą na nasze ciało, no nie mocno, ale wpływającą na nasze ciało, jest bardzo ciężko. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Doskonale wiesz, co możesz zrobić. Do usłyszenia ponownie.